Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Cię w sobotę u końca drugiego tygodnia okresu zwykłego i zapraszam Ciebie do wspólnej lektury Ewangelii. Tej Ewangelii, którą Kościół czyta na liturgii na całym świecie. Jeżeli masz taką możliwość, to zapraszam Cię do tego, żebyś wziął swój egzemplarz, swoje Pismo Święte w tym momencie, otworzył na tym fragmencie, który jest na dzisiaj przeznaczony, spotkał się tym ze Słowem. Jeżeli nie masz takiej możliwości, to za chwilę ukaże się taka wersja tekstowa z takim podkładem muzycznym, a jak dla kogoś to też nie odpowiada, to też w opisie jest tekst Ewangelii. I polecam, żeby rzeczywiście zatrzymać ten odcinek i na chwilę się z tym Słowem rzeczywiście spotkać. 2, 3 razy, 4, 5 razy, tyle razy potrzebujesz spotkać się z tym Słowem, poczytać to, może samemu sobie zadać pewne pytania, popytać się, co Słowo dla Ciebie mówi. I jak to zrobisz, to zapraszam Cię za kilka sekund do kontynuacji tego odcinka. Widzimy dzisiaj Jezusa, który naucza, ciągną do Niego wielkie tłumy zewsząd, dlatego że już Jezus dokonał wielu cudów, wielu uzdrowień. Ludzie doświadczyli tej mocy, mocy też słowa Jezusa. I dowiadują się też krewni, bliscy, rodzina Jezusa, że Jezus jest w okolicy i chcą Go przyjść, chcą Go odwiedzić, chcą zobaczyć. Dlaczego? Ponieważ jest też wielu ludzi, o których nam napisze dzisiaj Ewangelista Marek, którzy mówią i też dlatego przychodzą z ciekawości, nie tylko dlatego, że chcą być uzdrowieni, ale zawsze tacy ciekawcy się to znajdują, tak samo jak dzisiaj, kiedy dokonują się jakieś cuda w kościele, przyjeżdża jakiś charyzmatyczny kaznodzieja, to wielu oczywiście przychodzi z głodem tego słowa, z głodem uzdrowienia, z głodem spotkania z Panem Bogiem, ale też jest gro zawsze ludzi, jakiś ogromny procent ludzi, którzy przychodzą z ciekawości, zobaczyć, bo się jakieś tam dzieją cuda, cudactwa, jakieś tam ciekawość, jakaś może sensacja. Może coś się dokona. I to samo wielu ludzi ciągnie za Jezusem, bo są ciekawi takich nie tyle cudów, nie tyle właśnie spotkania z żywym Słowem, z żywym Bogiem, co właśnie jakieś takich cudactwa. Są spełnieni jakichś cudactw. I są tacy ludzie, którzy mówią, zwariował, odszedł od zmysłów. I oczywiście można być to zasmucić. Pewnie wielu bliskich, kiedy to słyszy, no trudno słyszeć o swoim bliskim, nie wiem, w rodzinie, o kimś bliskim, nie wiem, na przykład, nie wiem, w moim wypadku, współbracie, kogoś ze wspólnoty, że ludzie mówią, odszedł od zmysłów. No po prostu zwariował, posiadał zmysły, ześwirował. Coś mu po prostu na beret odwaliło bardzo konkretnie, coś go uderzyło mocno w głowę. I to słyszą bliscy. I pewnie to ich tak zasmuca, no przecież znali Jezusa pewnie zupełnie z innej strony. Ale kiedy tak się przypatrzymy na Ewangelię i kiedy zobaczymy na to, co Jezus mówi, to co robi, to możemy zobaczyć, że to słowo odszedł od zmysłów może być Jego przedmiotem. Jego przymiotem, przymiotem Jezusa. Tak jak jest ten fragment w Ewangelii, przyjaciel celników i grzeszników. Żarłok i pijak. Nie? Że to są imiona, to są przymioty Jezusa, któremu zupełnie nie uwłaczają, a jeszcze bardziej dają mu w jego sercu radości. Założyciel zgromadzenia redemptorystów, tego zgromadzenia, w którym jestem, święty Alfons Maria de Liguori, kiedyś powiedział takie zdanie, które jakby przyświeca też jego kaznodziejstwu, ale też staje się jakimś takby sennem też przekazu Ewangelii. Powiedział takie słowa, bardzo lubił powtarzać te słowa i szczerze wam powiem, też bardzo lubię powtarzać te słowa swojego założyciela, że Bóg z miłości do człowieka posadał zmysły, zwariował. Że Bóg rzeczywiście odszedł od zmysłów, z miłości do człowieka, z miłości do ciebie. Że Pan Bóg jak patrzy na mnie, patrzy na ciebie, patrzy na nasze życie, to zwariował. No bo czy rzeczywiście ktoś normalny robi to, co robi Jezus. Począwszy od narodzin, poprzez nauczanie, takie mozolne, uporczywe nauczanie, mówienie o miłości, czynienie cudów, po zdradę, przyjęcie tej zdrady, zgodę na tą zdradę od najbliższego ucznia, od najbliższych ludzi Jemu, którzy krzyczą ukrzyżuj Go, po okrutną mękę, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. To wszystko, co się dokonało, to było z miłości. Bóg, kiedy patrzy, to tak bardzo patrzy na mnie, to tak bardzo Mu na mnie zależy, tak bardzo chce zawalczyć o mnie, że odchodzi od zmysłów. To jest ta troska Pana Boga o każdego z nas. Dzisiaj chcieli się spotkać z Panem Bogiem, właśnie z takim, który odchodzi od zmysłów dla Ciebie, który nie boi się zaszaleć, który nie boi się łamać schematy, który nie boi się złamać pewne jakieś może po ludzku prawo, nie boi się
uniżyć, nie boi się pobrudzić mną, moim grzechem, moim złem, po to, żeby się ze mną spotkać. Bóg zrobi wszystko, żeby się ze mną spotkać. Oczywiście szanując moją wolność i czekając na moją decyzję. Chcieli dzisiaj tą sobotę też przeżyć w takim momencie, żeby coś zrobić takiego, żeby się z Panem Bogiem spotkać. Może uczyń jutro w niedzielę coś takiego rzeczywiście szalonego. Może dla Ciebie tym czymś szalonym to będzie pójście na Eucharystię. To będzie przygotowanie do Eucharystii, będzie modlitwa, może wspólna modlitwa. Żeby tak trochę po Bożemu odejść od zmysłów i chcieć się spotkać z tym, który chce się ze mną spotkać. No dobrą sobotę i na to spotkanie niech nam On błogosławi, żywy Bóg. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia jutro.